Wakacyjny wyjazd, nieudany prezent czy narodziny dziecka to niektóre z powodów porzucania zwierząt. Niestety często w takich przypadkach możemy mówić o braku odpowiedzialności, egoizmie lub zwykłym lenistwie. Z tego powodu w Polsce bezdomność zwierząt to wciąż bardzo duży problem. Schroniska często są przepełnione, niejednokrotnie w boksie trzymanych jest kilkadziesiąt psów. Na całe szczęście są instytucje i ludzie, którym los porzuconych stworzeń nie jest obojętny. Dobrym przykładem pozytywnego działania jest małe schronisko niedawno przeniesione z Uciechowa do Gilowa w gminie Niemcza. Przeprowadziliśmy się z Uciechowa do miejscowości Gilów. To jest raptem kilka kilometrów dalej. Natomiast teren, którym dysponujemy obecnie, daje nam bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim mamy ponad hektar terenu, który możemy zagospodarować. Pierwszym takim naszym pomysłem i pierwszym takim naszym celem, do którego dążyliśmy, to było wybudowanie wybiegu, tak zwanego ogródka sensorycznego. Podczas dnia psiaki mogą tam wychodzić, bawić się. Przede wszystkim plac urządzony jest w ten sposób, aby jak najbardziej stymulować wszystkie zmysły psa. Czyli nie tylko węch, ale także wzrok, zmysł czucia, to co nam najbardziej zależało. Ogród sensoryczny ma za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby psów oraz wzmacniać pozytywne wzorce zachowań. Sam pomysł powstał w Wielkiej Brytanii. Tam zaczęły się pierwsze budowania takich ogródków sensorycznych. Pomysł do Polski przyszedł około 2 lat temu. Na Dolnym Śląsku schronisko w Gilowie jest drugim schroniskiem, które wybudowało taki plac. Razem ze schroniskiem we Wrocławiu praktycznie w tym samym czasie zostały takie place otworzone. Mamy nadzieję i bardzo polecamy to także innym schroniskom, ponieważ widzimy bardzo pozytywne efekty przebywania psiaków na takim placu. Przede wszystkim nie są to psy, które przejawiają złe zachowania. Można na takim placu szkolić psy. Uczenia różnych komend. Psy, które na przykład nie są socjalizowane z innymi zwierzętami, na takim placu uczą się łagodnego zachowywania do innych zwierząt, więc zalet jest bardzo dużo, wad nie stwierdzono do tej pory. To innowacyjne rozwiązanie ma wiele walorów, wpływających na rozwój i prowadzenie psa. Ułatwia to jego socjalizację i zwiększa szanse na adopcję. Właściciel ma niesamowitą okazję, żeby zobaczyć, jak pies zachowuje się nie tylko w boksie, kiedy jest zamknięty na kilku metrach kwadratowych, ale jest taki pies wyprowadzany podczas adopcji na ogródek sensoryczny. Tam właściciel może zobaczyć, jak on się zachowuje, jak wita się, czy jest nastawiony na kontakt z ludźmi, czy bardziej jest nastawiony na samodzielną pracę. Więc naprawdę na ogródku widać dużo więcej rzeczy niż te zachowania, które pies przejawia w boksie. Jest zupełna diametralna różnica. Często psy, które zachowują się fajnie w boksie, na ogródku okazuje się, że są strasznie niezależne. I w drugą stronę, te, które z boksu boją się wyjść na ogródku, otwierają się i nieraz było tak, że przy adopcjach zupełnie została zmieniana decyzja, gdyż stwierdzono, że pies jest po prostu zupełnie inny. Przede wszystkim psy nie przejawiają takich zachowań destrukcyjnych w stosunku do siebie. To dotyczy przede wszystkim bardzo dużych schronisk, w których jest po kilkaset psów i tam nie każdy pies ma możliwość wyjścia. Dużą zaletą jest też to, że mamy tylko 13 psiaków, więc każdy pies w ciągu dnia jest w stanie wyjść na ten wybieg, zmęczyć się, wraca do boksu i zasypia. Nie ma czegoś takiego jak psy sfrustrowane, które przejawiają jakieś patologiczne zachowania typu stereotypie, kręcenie się w kółko, obgryzanie własnego ogona, tylko psy, które tak naprawdę są szczęśliwe i zmęczone, bo zmęczony pies to szczęśliwy pies. Zachęcamy do odwiedzin schroniska w Gilowie. Jeśli zastanawiasz się nad posiadaniem psa, to pamiętaj, że adoptując go ze schroniska, ratujesz mu życie.